Przyjechał kolega po odbiór sprzętu. Dokończę. Ciągle, wyobraź sobie, że znalazłem kokosowego rożka i nie mogłem się zatrzymać, po prostu musiałem go. A, widzę właśnie, smaki masz. Ja również oczę. Apetyt robisz, jeszcze obiadu się nie jadę. Ja też nie. Bo ja sobie... Eryk! Ej! Naznaczył ci koło. Co? I łaziłem po sklepach i kupowałem ci, wiesz. Ja im parę grupa kupiłem. Spoko. Pokaż, co tam masz, nie mogę stać. Tak? Ja ci powiem szczerze, że jestem zaskoczony jakością. No wiadomo, nie, to już się nie. Tak, ci powiem szczerze, że jeżeli chodzi o detale do wykonania, to miałem różne głośniki i ci powiem szczerze, że to jest... Ten pojazd jest najtańszy, jakby nie było. No chyba tańszego fajda nie ma już, nie? Znaczy się tańszego. Światło. To te twoje Max 12 są? Co tak, dokładnie. Daj sobie tutaj. Nie przejmuj się graciarą, bo tutaj dostawę towaru mam właśnie. Także sobie zobacz. Tu ładnie zabezpieczony jest. A czekaj, bo tutaj gwarancja. Śmietnik. Dokładnie. Oryginalna folia, nie? Fajnie, to fajnie zapakowany masz, no. Taki woreczek świetnie wygląda. No jest, fajnie. Zobacz, jak ładnie się prezentuje, nie? Detale wykonania w ogóle, wiesz, powierzchnia matowa. Szef jest fajnie wykonany. Tutaj, nie? Ale w ogóle powierzchnia taka tam czarną farbą matową jest to pomalowane. Świetnie to wygląda, nie? Muszę przyznać, że naprawdę tutaj... Fajne. Można zawiesić oko, nie? I to jeszcze jest wersja budżetowa, jeden z najtańszych głośników. A naprawdę ale fajnie też już wygląda. Wklecione, nie? Linki. Fajnie. Tak, linki wklecione. Resor dolny świetnie wprasowany w kosz. No. Producent dba też, żeby tam jakby napraw nie był robiony przez jakichś tam takich, wiesz, nieautoryzowanych serwisantów. No i zobacz, cewka też jest wzmacniana takim pierścieniem z napisem Pride od dołu. Co też jest spotykane w głośnikach z dużą mocą. A tutaj tak naprawdę mamy głośnik budżetowy. Nie? Tak, dokładnie, a mamy takie wzmocnienia, które są stosowane w głośnikach 400 W. No nie? Fajnie. Fajnie. Ciekawy jestem, jak zagra. No ja też, sam jestem ciekaw. Super. Fajnie, jakbyś sobie tak właśnie ten ustawił na tym samym głośności i później porównał na nim. Jakie, no, czy jaka, tak. Jaka różnica będzie zrobię, na tym buferze, tak. Nie? To jest żaden w sumie problem, nie? Żeby takie coś zrobić. Fajnie. Świetnie. Noszą wszystko fajnie, wygląda bardzo fajnie, nie? Mhm. No ale wiesz, ja oglądałem, jak już namówiłeś mnie na Pride'a, bo to był w sumie twój pomysł. Fajnie, kopułka też zagłębiona, nie? Fajnie się komplementuje, nie? To... No może sobie zobaczyć porównanie wykonania Lazara. Ten jest ten co służy jako korek. Jak się spalił, nie? To się zatarł. I przy okazji służy jako korek, żeby mi dziurę zapchać. Dokładnie. A te chodzą, nie? Tak, te chodzą. Ale ten jak... Ale aż wyszedł sobie do końca i stanął. Dosłownie stanął, no. Ładnie go zgrzałeś, nie? Tak, on został przez ten wzmacniacz banda, co tutaj to był. To wygląda bardzo solidnie, tak... Masywnie. Masywnie, ale jak zdejmiesz to, nie? To jest magnesik. Tak, tam ten drugi nie ma magnesu, możesz sobie zobaczyć właśnie. Nie ma tej obudowy. No magnes też nie jest najmniejszy, nie? A, ruszał ci się. Tak, ruszał się. Ja też tak jednego skleiłem. I ten drugi, co tam leży, też właśnie brzęczy, nie? Tamten, też to samo się.